będę uwielbiać imię Twoje, każdego dnia w swoim duchu, Panie mój, wywyższam Ciebie, ofiaruję Tobie moją pieśń, w swoim duchu, Panie mój, śpiewać Ci będę, uwielbiać imię Twoje, każdego dnia w swoim duchu, Panie mój, wywyższam Ciebie, ofiaruję Tobie moją pieśń. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, o tak, o tak, jedynym Zbawicielem. Więc uśmy serca u Jego stóp i głośno chwalmy Go. Pod wierzchą skałą jest Chrystus Pan, ucieczką najpewniejszą. On moje serce oczyszcza tu, tym się z Nim spotkać mu. Będę uwielbiać imię Twoje, każdego dnia w Twoim duchu, Panie mój, wywyższam Ciebie, ofiaruję Tobie moją pieśń, w Twoim duchu, Panie mój, śpiewać Ci będę, uwielbiać imię Twoje, każdego dnia w Twoim duchu, Panie mój, wywyższam Ciebie, ofiaruję Tobie moją pieśń. Same siostry śpiewają, Jezus jest Panem. Cieszę się, że mamy przywilej być w waszej wspaniałej społeczności. Czujemy się jak u siebie w domu. Dziękujemy, szczególnie dziękuję bratu Michałowi i żonie Tatianie. A przy okazji chcę ci podziękować, Tatiana, za ten gulasz wczorajszy. Tak sobie pomyślałem, że jeżeli w niebie będą jakiekolwiek potrawy, to twoja się tam na pewno znajdzie na stole. To było znakomite. Dziękuję, że taka odrobinę prywaty na początek, ale to tylko mówi o tym, że ten dom jest otwarty i bardzo gościnny. I naprawdę od wczoraj wieczorem, kiedy wszedłem do tej sali, czułem Bożą obecność i takie Boże namaszczenie i przyzwolenie na to, żeby Boży Duch działał w tym Kościele i żeby was prowadził z wiary w wiarę i z chwały chwałę. Więc naprawdę dobrze, że są takie zbory, dobrze, że są takie kościoły, dobrze, że są tacy ludzie. To jest bardzo wielkie błogosławieństwo dla kraju. Ja mam od lat takie serce, że kiedy myślę o Polsce, to myślę sobie, to jest nasz dom. Ale Polska to jest też nasz Kościół, dlatego że nasze granice to jest ten kraj. Jeżeli jest jakikolwiek Kościół, to jest Kościół w Polsce. On ma różne twarze, to są różne rodziny, różnie się nazywamy, tak jak ludzie się różnie nazywają, ale Bóg to kocha. Dlatego, że Bóg kocha różnorodność. Więc jest fajna rodzina w Ustroniu. Więc myślę, że czuję taką wdzięczność, którą Pan ma dla was. Że dobrze, że jesteście. Że dobrze, że robicie to, co robicie. I bardzo dobrze, że jesteście otwarci na Izrael. To jest coś, co jest na Bożym sercu. Wiecie, planowałem mówić co innego dzisiaj, ale zmieniłem plany. Dlatego, że po wczorajszym dniu obydwoje z żoną, a często Duch Święty tak mówi do nas, mieliśmy tą samą myśl.
I normalnie bym tego nie zrobił, ale ze względu na to, że chcemy być posłuszni Bogu, postanowiliśmy, że będziemy mówić na temat Izraela dzisiaj. I ta dekoracja, która została od wczoraj, myślę, była też takim potwierdzeniem dzisiaj rano, kiedy weszliśmy, i taką inspiracją, żeby w tym kierunku iść. Więc ci z was, którzy byli wczoraj, chociaż tutaj widzę tak dużo ludzi, że podejrzewam, że w większości nie było, ale ci z was, którzy byli wczoraj, to wybaczcie, że niektóre rzeczy będą powtórzone, ale jest bardzo ważne, żebyśmy byli posłuszni Duchowi Świętemu, to na pewno, ale bardzo ważne jest, żeby to posłuszeństwo wynikało z tego, że czujemy, gdzie bije Boże serce dzisiaj. I oczywiście jako ludzie, którzy są ograniczeni w swoim poznaniu, dlatego że Biblia uczy, że po części poznajemy, po części prorokujemy, mamy jakiś fragment tego, kto chce Bóg, ale to wystarczy. Dlatego że moje doświadczenie jest takie, podejrzewam, że wasze podobnie, że kiedy słyszymy jakiekolwiek poselstwo czy przesłanie, to najczęściej jest tak, że słyszymy o wiele więcej niż głoszący jest w stanie nam przekazać. Dlatego że Boży Duch działa i On mówi do naszych serc i inspiruje nas. I pewne wersety z Biblii zaczynają dla nas brzmieć w nowy sposób. Więc ja mówię to oczekując, że będzie się to działo też dzisiejszego poranka. Wiecie, temat Izraela nie jest nowym tematem. To jest coś, co zawsze było na Bożym sercu, ale żyjemy w bardzo strategicznych czasach. Że nie możemy tracić czasu na to, żeby minąć się z Bożym sercem i z tym, co Bóg chce. A Bóg zawsze, i tak było od samego początku, Bóg zawsze patrzy na narody. Oczywiście, że patrzy też na nas. I każdy z nas potrzebował przejść przez takie miejsce, kiedy narodził się na nowo i jest z Bogiem. I jak gdyby pielęgnuje to swoje zbawienie. Modli się, czyta Słowo, jest w społeczności, wzrasta w Bogu. Ale Bóg zawsze ma bardzo szeroki plan, bardzo duży plan dla całego narodu. I my jesteśmy częścią tego narodu. Mieszkacie w takim regionie, który ma nieprawdopodobnie ważne duchowe znaczenie. Ten region jest inny niż cała Polska. Nawet z tego powodu, że tak jak tutaj siedzicie, nie jesteście katolikami i niesiecie inny rodzaj dziedzictwa. Sam fakt, że jesteście zielonoświątkowcami, ma ogromne duchowe znaczenie. I z tego regionu wychodziły i wychodzą impulsy duchowe dla całego kraju. Mieszkacie w regionie, skąd Wisła bierze swój początek. To jest ten region. Może nie mieszkacie w Wiśle, czy tam Barania Góra? Jak się nazywa ta góra? Barania Góra, skąd wypływa Wisła. Dawno tu nie byłem, już zapomniałem. A i wiecie, i to ma znaczenie, dlatego że fizyczny świat mówi o czymś, co jest duchowe. I fizyczna rzeczywistość zawsze prorokuje o czymś, co jest duchowe. Kiedy popatrzysz na historię Polski, jest podobnie. Moglibyśmy różne okresy z historii Polski przeanalizować i znajdziemy w tym powołanie naszego narodu. Jedną z takich rzeczy jest to, że mieliśmy takie hasło, które wszyscy znają, za wolność waszą i naszą. I kiedy popatrzysz na dzieje świata, to możesz powiedzieć, szczególnie może XIX, XX wiek, Polacy walczyli za waszą i naszą wolność na wszystkich kontynentach. To już takie jest nasze narodowe DNA. Gdziekolwiek coś się dzieje, jakaś bitwa, my się zgłaszamy na linię frontu. To ma swoje złe i dobre konotacje, ale to mówi bardzo wyraźnie o naszym powołaniu jako naród. Ale jesteśmy na duchowym froncie i ta fizyczna rzeczywistość, ona zapowiadała czy manifestowała w proroczy sposób to, co jest naszym powołaniem w świecie duchowym. I moglibyśmy tak mówić jeszcze inne rzeczy, może będzie chwila, żeby o tym powiedzieć. Jakie jest powołanie naszego narodu? I Bóg mówi to do wielu ludzi w Polsce od przynajmniej kilkudziesięciu lat, że jest szczególne powołanie tego narodu. Ono w kontekście Izraela, ze względu na naszą wspólną historię, kiedy mówimy już o tym fizycznym, materialnym świecie, który coś zapowiada, co Bóg ustanowił w niebie jako przeznaczenie dla tego narodu. I ten materialny świat
ta historia nasza, ona mówi o czymś, do czego Bóg nas przeznacza. Pomyślmy o tym przez chwilę. Pomyślmy o Żydach, którzy tutaj mieszkają 1000 lat. To jest pierworodny Boży Syn. W XIX wieku, w XX wieku 80% światowej populacji Żydów znalazła tutaj swój dom. Jest pytanie, czy to ma znaczenie, czy to nie ma znaczenia, czy to jest tylko przypadek. Czy nasza historia to jest zbiór przypadków? Czy to, że mieliśmy 123 lata, nie mieliśmy swojego państwa, to jest przypadek, czy nie? Pewnie, że to nie było dobre. Ale my znamy Boga, który to, co złe, obraca na dobre. Takiego Boga znamy. I pomyślmy o tym przez chwilę. Byliśmy 123 lata, nie mieliśmy swojego państwa. I walczyliśmy. Było powstanie listopadowe i styczniowe. I potem i pierwsza wojna światowa, która zakończyła się tym, że odzyskaliśmy niepodległość. Czy Bóg chce nam przez to doświadczenie, chce nas czegoś nauczyć? Pomyślmy, czego? Po co to było potrzebne? Oczywiście, że są przyczyny, dlaczego straciliśmy niepodległość. Ale tak naprawdę, kiedy pomyślisz o tym, że Bóg przede wszystkim skupiony jest na Izraelu jako na swoim pierworodnym synu. I kiedy pomyślisz, że Izrael przez 1700 lat nie miał swojego państwa i pomyślisz, że my przez tylko 123 lata nie mieliśmy swojego państwa, to co Bóg chce nam powiedzieć? Bóg próbuje nam powiedzieć, chce to wykorzystać, chce was nauczyć i chce, żebyście przez to utożsamili się i mieli empatię i współczucie dla Izraela. Dlatego, że wy podobnie jak oni, chociaż na mniejszą skalę, nie mieliście swojego państwa. I wy wiecie, co to znaczy, kiedy mamy swoje niepodległe państwo. Jesteście w stanie utożsamić się z dzisiejszym Izraelem, który odzyskał swoje państwo po wiekach. I możecie stać się ich przyjaciółmi i powiedzieć, mają prawo do tego. Nie dlatego, że ONZ tak postanowił, albo Unia Europejska, ale dlatego, że takie są Boże wyroki. On dał ten skrawek ziemi Izraelowi. I my możemy się utożsamić z tym, że oni nie mieli ziemi. I powiedzieć, tak, my rozumiemy was. Wy macie przez Boga dane prawo do tej ziemi, tak jak my do tej, na której tutaj mieszkamy. I tak możemy mówić o różnych elementach naszej historii. Ze względu na to, że Żydzi tutaj mieszkali przez tyle lat, Bóg chce nam coś powiedzieć dzisiaj. Co to znaczy dla nas dzisiaj, kiedy Izrael ma swoje państwo? Kiedy Boży zegar w roku 1948, kiedy powstał Izrael, zaczął tykać innym rytmem. Coś zaczyna się dziać w świecie duchowym. I my jako naród musimy rozpoznać, co to jest. Nie mamy tu Żydów, ale oni mają swój kraj. Ja byłem miesiąc temu w Izraelu. Widzę, co jestem pod wrażeniem, dlatego że 90% ludzi, których poznaliśmy, to były nowo poznane osoby, głównie w szkołach, bo mamy taki dobry kontakt ze szkołami w Izraelu. 90% nauczycieli, których poznaliśmy, to są nauczyciele, których rodzice mieszkali w Polsce. Niektórzy z nich mówią po polsku. Wow! My tam ciągle jesteśmy. Wczoraj tak się śmialiśmy, że nasi są wszędzie. Jak Izrael powstawał jako państwo, to były takie głosy, się zastanawiano, czy w Knesecie język polski ma czasami nie obowiązywać. Bo przynajmniej połowa ludzi to byli ludzie, którzy mówili po polsku. Dawid Ben-Gurion to jest nasz człowiek. Wielu polskich syjonistów budowało państwo Izrael. Oni mówią, wielokrotnie mówili o sobie, my jesteśmy Polakami. Moi znajomi Żydzi w Izraelu,
którzy są już tak w wieku poborowym, czyli koło 90, dzieci Holokaustu, mówią, ja myślę po polsku, ja się modlę po polsku, ja tu mieszkam, ale ja jestem Polką, ja jestem Polakiem. Jest coś, co nas bardzo mocno łączy. Tak myślałem dzisiaj o waszym kościele rano. Wy macie, jesteście 100 lat w tym roku. To się zgadza, czy ja pomyliłem się? 103, a to pomyliłem daty. 103 lata, ale jesteście pierwszym zborem zielonoświątkowym w Polsce. Wiecie, to ma znaczenie. To ma znaczenie. Ja myślę, że Bóg chce z tego miejsca, żeby wychodziły rzeczy, które będą przełomowe i będą dawać nowy początek. I oczywiście, że Bóg działa przez przywództwo. Dlatego składam wielki szacunek na ręce brata Michała i jego żony, że otworzyli się na Izrael. Wiecie, Bóg to zapisuje. Bóg bardzo skrupulatnie zapisuje, jak narody zachowują się, jeżeli chodzi o Izrael. Proszę was, ci z was, którzy jeszcze nie czujecie tego tematu, proszę was, pozwólcie Bogu, żeby was przekonał, że Izrael jest oczkiem w głowie, jest źrenicą w oku Pana, że kto go dotyka, bez względu na to, czy on jest dzisiaj skorumpowany i znieprawiony, czy nie, to nie ma znaczenia. On kocha go. W sposób, który ja wczoraj nazwałem obsesyjny sposób. On szaleje na jego punkcie. On płacze nad nim, kiedy Izrael go nie szuka. Ale go nie odrzuca. Bo my chcemy, żeby tak z nami Pan postępował. Ale z Izraelem czasami jest nam trudno. Uważamy, że jest gorszy. To jest problem. To wynika z antysemityzmu. Może nie jesteś antysemitą, ale wszyscy chrześcijanie jesteśmy z powodu teologii o zastąpieniu zainfekowani antysemityzmem. I podświadomie stawiamy Izrael poza nawiasem, poza łaską, poza Bożym wpływem. To nie jest nasza wina. To jest pewne negatywne dziedzictwo, które wzięliśmy. Byłem rok temu w waszym zborze. I wróciłem po roku z moją żoną. Mówimy, coś się zmienia w tym kościele. Jest rodzaj atmosfery duchowej. I myślę, że to jest Boże, bo coś, co jest, mówię, zmienia się na pozytywne. Dlatego, że kiedy ty błogosławisz Izraela i otwierasz się na niego, niebo jest otwarte nad wami. Naprawdę jest otwarte nad wami. I Bóg udowodni narodom, że jego słowo to jest prawda. Udowodni. Tak jak mówi w kwestii dziesięciny, wystawcie mnie na próbę. Możesz to dokładnie powiedzieć w stosunku do Izraela. Wystawcie mnie na próbę. I sprawdźcie, czy pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, od 1 do 3, działa dzisiaj w narodach. A wiecie, dlaczego działa? Dlatego, że Izrael narodził się jako państwo. I dlatego w sposób szczególny te wersety działają. Możemy sobie je przeczytać. Dlatego, że to jest jeden z kluczy dla Kościoła dzisiaj, żeby doprowadził naród do miejsca, gdzie Bóg otworzy swoje niebieskie okna i będzie go błogosławił. Ta obietnica przez cały czas obowiązuje i jest aktualna. Ja nie powiem dzisiaj wszystkiego. Ale ja wiem, że Bóg działa przez przywództwo. I naprawdę, Michale i Tatiano, Bóg jest wdzięczny za to, co robicie dla Jego ludu. Bóg jest bardzo wdzięczny. Rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. Bóg obiecuje tutaj, że tak poprowadzi
Abrahama i ten naród, który z niego wyjdzie, stanie się błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. Wiecie, jeden taki, taka uwaga na boku. Sprawdźcie sobie w internecie, ile nagród Nobla otrzymali Żydzi. Ponad 200, ja nie pamiętam liczby. A sprawdźcie sobie w internecie, ile nagród Nobla dostali ludzie z krajów arabskich. Kilka. Ja nie mówię przeciwko Arabom, dlatego że Bóg ich kocha bardzo. Podobnie jak nas. Jesteśmy w tym samym koszyku, bo jesteśmy poganami w świetle Biblii. Nie jesteśmy Żydami. Chyba, że ktoś z was jest tutaj Żydem, ale jest jedna pani. Podejrzewam, że tutaj jest więcej Żydów, tylko nie wiecie o tym. Alleluja! Dlatego, że my tu razem mieszkaliśmy i były powody do tego, żeby skrywać te rzeczy. Ale to nie o tym dzisiaj mówimy. Więc Izrael ma być błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Za chwilę powiemy, w jaki sposób. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Jeszcze raz Pan powtarza tą obietnicę, która teraz jest w drugim wersecie. Wiecie, Boże Słowo, na przykład o sądzie, albo o przebaczeniu, albo tutaj, które bardzo wyraźnie mówi i Bóg ustanawia przez swoje słowo, przez duchowe zasady. I znowu, weź świat materialny. Kto z was wierzy w prawo grawitacji? To jest oczywiste, że wszyscy, wiadomo. Ale ktoś może powiedzieć, ale ja w to nie wierzę. Wychodzi na 10-piętrowy budynek i mówi, nie wierzę w prawo grawitacji. I rzuca się w dół. No i wiadomo, jaki był tego koniec. I podobnie jest tutaj. Ty możesz nie wierzyć, że to, co Bóg obiecał, ustanowiło pewną duchowe prawo, jak prawo grawitacji w świecie duchowym. My go nie widzimy i to prawo jest rozłożone w latach. To nie działa natychmiast, bo Bóg jest pobłażliwy, jest łaskawy i miłosierny i daje nam czas na nawrócenie. Więc to nie działa tak jak prawo grawitacji, że działa natychmiast. Ale tą duchową zasadę Bóg ustanowił w Biblii i ona jest dla wszystkich narodów, dla Polski też. I mówi, jeżeli Polska będzie błogosławić Izraela, to będzie błogosławiona. Malutki taki historyczny wtręt. Ludzie się mogą z tego śmiać. W 2008 roku wybuchł tak zwany kryzys światowy. Wiecie, my wiemy, co to jest kryzys, bo przeżyliśmy komunizm, moje pokolenie, Michała, mojej żony i wielu z was. Wiecie, jeżeli to był kryzys, no to ja nie wiem, co to jest kryzys. Ja wiem, że jest trudniej dla niektórych i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie co? Kiedy popatrzysz obiektywnie, Bóg naprawdę ten kraj błogosławi. Jak ja jeżdżę po Polsce, to widzę nowe domy, nowe drogi, coraz ładniejsze samochody. To jest skok cywilizacyjny. Ja nie uprawiam tutaj propagandy rządowej. Ja mówię o tym, co widzą moje oczy. Że ten kraj prosperuje. Jestem przekonany, że ze względu na to, że ostatnie 20 lat, lepiej lub gorzej, ale Polska odrabia krok po kroku lekcje z historii. I pokutujemy w różnych miejscach, jakaś część Kościoła oczywiście, za to, co uczyniliśmy Żydom na naszej ziemi. Po to, żeby odwrócić to przekleństwo na błogosławieństwo. I Bóg kocha kryzys. Wiecie, kiedy Izrael szedł przez pustynię, to jest prawdziwy kryzys. Nie ma jedzenia, nie ma wody. W komunizmie to przynajmniej na kartki było jedzenie. Więc jakoś sobie radziliśmy. A tam nie ma nic. Nie ma Tesco, nie ma Biedronki, nie ma gdzie iść na zakupy. Nie ma nic. I nagle hipermarket się otwiera w niebie i leci manna. Za darmo. A potem mięcho. Za darmo. A potem pochodzą do dystrybutora cały z kamienia.
Mojżesz go otwiera, płynie woda. My dzisiaj mamy te takie na zimną wodę, ale oni mieli, to nie było tak. To jest kryzys i Bóg, musimy w to wierzyć, że Bóg jest w stanie cały naród, tak jak Izraela, zaopatrzyć, kiedy będzie odcięty od wszystkich dostaw z zewnątrz. Taki jest nasz Bóg i to słowo jest bardziej realne niż pełne konto w banku. Jest bardziej wiarygodne niż to, co materialne wokół mnie. I do tego prowadzi nas Pan. I wszystko to, co w historii było trudne w Izraelu i w Polsce też, Bóg odwraca w tych dniach na dobre i chce, żebyśmy uczyli się z historii, żeby Polak był mądry przed szkodą. Ja już nie mówię tego przysłowia, które wszyscy wiecie, nie? Nie mówię. Mówię Polak mądry przed szkodą. Już sobie nie prorokuję do mojego narodu tego złego przysłowia. Dlatego, że my możemy mieć objawienie od Boga i współpracować z Bogiem głównie w kwestii Izraela. I nie musimy być jak Unia Europejska albo jak inne narody, tylko możemy być tacy, jak chce Pan. Gdzie jest Jego serce dzisiaj? Serce Pana dzisiaj bije dla Jeruzalem. Serce Pana bije dzisiaj dla Izraela. I chce, żeby wszystkie narody, to ich dla własnego ich dobra jest, żeby nasze serca też w tym kierunku biły. Dlatego Bóg mnie przysłał tutaj. Nie dlatego, że jestem jakiś szczególnie specjalistą od Izraela. Nie jestem. Też się uczę w tej dziedzinie. Ale Bóg może przysłać każdego innego. Bóg używa Michała do tego, waszego pastora kochanego. I podejrzewam wielu innych ludzi. Jesteście kościołem, który może dawać impulsy do całej waszej denominacji i do innych kościołów. Dlatego, że jesteście pierwszym zborem w Polsce. I to jest namaszczenie, które jest na was, żeby czynić nowe początki, żeby prowadzić Kościół do miejsc, do których Pan chce ich poprowadzić. One mogą być nowe. Niektórzy mogą się zapierać rękami i nogami. To jest w porządku. Opozycja dla Boga to jest tylko wyzwanie. Oglądnijcie sobie film Cud Purimowy, jeżeli nie oglądaliście jeszcze. To jest fantastyczny film, trwa tylko godzinę. Można go w internecie znaleźć albo wypożyczyć, nie wiem dokładnie. Znajdźcie sobie to. Gdzie jest historia rodziny, dzieje się rzecz w Łodzi, gdzie rodzina jest cała po prostu skrajnie antysemicka. I w pewnym momencie ojciec ten rodziny, klasyczny antysemita, po prostu świetnie jest zagrana ta rola, nagle się dowiaduje, że umarł jego jakiś krewny w Stanach, który przepisał mu cały majątek, a ten krewny to jest Żyd i cała rodzina jest Żydami. Po prostu słuchajcie, to co się dzieje w umysłach tych ludzi jest świetnie pokazane. Więc Bóg takie rzeczy może zrobić. Ja nie wiem, kto ten film nakręcił, bo nie pamiętam, ale on jest niezwykle proroczy, bo uderza w samo sedno polskiego, w samo jądro polskiego antysemityzmu. Ale Bóg używa takich narzędzi po to, żeby zwrócić nasze serca do Niego. Żebyśmy kochali to, co kocha On. Żebyśmy błogosławili to, co Bóg błogosławi. Narody zazdroszczą. I antychryst, który próbuje zniszczyć Izrael, tą nienawiść do Izraela sączy. Głównie przez teologię o zastąpieniu, która się pojawiła na początku IV wieku. Kiedy Kościół odciął się od swoich żydowskich korzeni. I to trwa wiele lat. Dlatego my wyssaliśmy trochę to mleko fałszywej teologii z ojców Kościoła tak naprawdę. I dotknęło to wszystkich. To nie ma znaczenia, czy to Kościół rzymskokatolicki, czy inne. Wszyscy jak gdyby zostali skażeni tym. Ale po to, że Bóg się nad nami wszystkimi chce zmiłować. I to jest takie fajne. I Polska ma nieprawdopodobną szansę, żeby wejść w swoje przeznaczenie, o którym prorokowała nasza historia, że Żydzi tu znaleźli swoją ziemię Goszen. Znaleźli tutaj swój dom, swoją polanię. W XVI wieku
rabini, którzy tutaj emigrowali, były wielkie prześladowania Hiszpanii i w krajach niemieckojęzycznych, i Polska była takim rajem dla Żydów. I oni tutaj pielgrzymowali, kiedy dochodzili do tego miejsca, nazwali Polskę, mówią tak, legendy żydowskie, ale ta legenda może być prawdziwa. Nazwali to miejsce Polania, co rozbite na trzy hebrajskie słowa możesz przeczytać. Po, tutaj, lan, mieszka, ja, Jahwe, Bóg. Wiecie, to jest bardzo prorocze dla nas. Albo Polin, co oznaczała tutaj zamieszkaj, tutaj odpocznij. I oni tutaj się osiedlali. Gdzieś mieli taki impuls od Pana, że to jest miejsce, gdzie mogą się schronić na setki lat. Setki lat dobrze im się tutaj mieszkało. Pomijam końcówkę XIX wieku i cały XX, gdzie było najtragiczniejsze w historii Izraela doświadczenie Holokaustu. Ale to mówi, że jest coś w nas. Wiecie, my mamy dużo wspólnego z Żydami. My jesteśmy tak podobni temperamentem w wielu miejscach. Jak ja to odkrywam, to czuję się błogosławiony, że jestem Polakiem. I Bogu dziękuję, że jestem Polakiem. A zawsze chciałem być Amerykaninem. Jak byłem młodym wierzącym, przyjeżdżali usługujący z Ameryki, to mówię, żebyśmy my byli tacy jak oni. To świat byłby nasz. Nie daj, Panie Boże, nie każdy zostanie takim, jak Bóg go stworzył. Więc musimy docenić to, że mamy to, co mamy. Dziękuję Wam, dlatego, że to jest obecność Pana tutaj. Ja czuję, że Duch Święty coś chce zrobić. On zrobi więcej niż ktokolwiek z ludzi. My nie mamy takiej możliwości, ale mamy tylko stanąć tam, gdzie Pan, żebyśmy stanęli. Więc Bóg chce, powiem to wprost, żeby kwestia Izraela stała się pierwszorzędną rzeczą w waszym kościele. Żebyście trzymali sztandar modlitwy za Izrael i nauczanie na temat Izraela jako jednych z waszych głównych przesłań. Nie chodzi o to, żeby o tym bez przerwy o tym mówić, ale żebyście w tej dziedzinie współpracowali z Bogiem. I wierzę, że to się rozleje na wiele innych kościołów. Mało tego, mam takie wrażenie, że ci, którzy nie chcą słyszeć o Izraelu, Bóg pomoże im. Tak jak pomógł w tym filmie Cud Purimowy. Dlatego, że Bóg ma nieprawdopodobne sposoby. I my nie musimy się denerwować, jeżeli ktoś się z nami nie zgadza albo ma inną teologię. Możemy odpoczywać i cieszyć się Panem. Dlatego, że Bóg coś zainicjował w świecie chrześcijańskim, na całym globie. I On to dokończy. To jest powrót Kościoła, jakbym to w wielkim skrócie nawiązał, do swoich żydowskich korzeni. I Polska się załapała. Kościół w Polsce się na to załapał. Wy się na to załapaliście. I to jest dzisiaj na sercu Boga, bo On chce odbudować to, co było zniszczone. I chce, żebyśmy na nowo zrozumieli przesłanie, które jest w liście do Rzymian w 11 rozdziale. Że my nie jesteśmy tą ważniejszą częścią Kościoła od Żydów. Dlatego, że drzewo oliwne, Paweł mówi w obrazie drzewa oliwnego, to jest drzewo, które symbolizuje lud Izraela i które zasadził Bóg już w Abrahamie, kiedy go powoływał. I my, i Paweł o tym mówi, przeczytajcie, postudiujcie to, nie mam czasu, żeby to w szczegółach studiować. My jesteśmy tą dziką gałązką, dlatego, że oni zostały odcięte, te gałęzie, które są z tego tłuszczu drzewa oliwnego, które są oryginalnym drzewem i w tej chwili większość Żydów jest poza Jeszuą, ale Bóg jest niezwykły w tych planach. Bóg dopuścił do tego, żeby oni czasowo byli odrzuceni po to, żebyśmy my, wierzący z pogan, mogli wejść do tego pielęgnowanego przez Boga drzewa oliwnego, żebyśmy stali się częścią izraelskiej wspólnoty narodów. To jest bardzo, bardzo ważne. Pokrótce to wytłumaczę. Dlatego, że to zmienia, idzie w poprzek całej teologii, która została wsączona w Kościół przez lata. Ja wiem, bo ja tak myślałem, że Izrael to jest
Lud, z którym Bóg już skończył. Zabili Mesjasza, mają za swoje. Ale Bóg w swojej łaskawości powołał teraz Kościół chrześcijan. I my jesteśmy tym prawdziwym Izraelem. I my na pewno nie zawiedziemy Boga. Nawiasem mówiąc, zrobiliśmy dokładnie to samo, co Żydzi. Zawiedliśmy na całej linii. Musimy o tym szczerze mówić. Więc spróbujmy to pokrótce. Musimy zrozumieć tak. Musimy zrozumieć dwie kwestie. Jaka jest relacja między Jeszua, czy Jezusem Chrystusem, a ludem Izraela? Jaka jest relacja między ludem Izraela a poganami, czyli nami, wierzącymi z pogan? Głównie mówię tutaj o ciele mesjańskim z Izraela, a wierzącymi z pogan. Obietnica Królestwa, możecie sobie to postudiować, ja ze względu na to, że mam mało czasu, chcę tylko dać taką główną perspektywę tego, jaki był zamysł Boga. Obietnica Królestwa została dana Izraelowi. I Jeszua przyszedł do Izraela, nie do narodów, żeby tam ustanowić królestwo. I apostołowie w ogóle nie myśleli o narodach aż do pewnego momentu. I oczywiście w Amosie jest zapowiedź, że odbuduje chatkę Dawida, czyli odbuduje Izraela Pan. I jest zapowiedź, że poganie będą mogli wejść do tego. Ale tak naprawdę ten oryginał, jak ma wyglądać królestwo, jest postanowiony i będzie ustanowiony w Izraelu. I w historii przyjdzie taki czas, że Izrael cały zwróci się do Pana i będzie modelem dla wszystkich narodów, jak ma wyglądać panowanie Jezusa Chrystusa, Jeszui Hamaszija. Jak ono ma wyglądać? Dlatego, że Izrael jest lustrem, w którym wszystkie narody mogą się przejrzeć, i kiedy czytasz Biblię, możesz zrobić to samo. Jak Bóg szukał go, jak on zdradzał go, odchodził od Boga, Izrael, i jak znowu powracał do Boga, kiedy Bóg zaczął ich dyscyplinować. To była czasami surowa dyscyplina. A dlatego, że on jest pierworodny, miał bardzo surową dyscyplinę. O wiele bardziej niż my, wierzący z pogan, bo nasza historia jako narodów zaczęła się poza Bogiem. Dlatego jesteśmy poganami. Albo inaczej, wierzącymi z pogan. To jest ważne, żebyśmy to zrozumieli. Więc obietnica dana jest Izraelowi. Możecie sobie zapisać Jeremiasz 31, 33. Nie będziemy tego czytać. Ale jest tam obietnica nowego przymierza. Dlatego, że Bóg jest Bogiem przymierza. I On powiedział, że On zmieni całego Izraela, że Izrael się do Niego nawróci. W historii tego jeszcze nie było. To dopiero przyjdzie. I to, że Izrael upadł, nie kwestionuje, o, bardzo dziękuję, nie kwestionuje, czy nie znosi Bożych obietnic. I Kościół przez wieki próbował tak interpretować Pismo, nie wiem, jak oni ominęli 11 rozdział Rzymian, bo nie znam aż tak bardzo historii teologii, ale tak interpretować Pismo, żeby wyrzucić Izraela poza nawias. I cudem jest, że Izrael odzyskał swoje państwo. Jako Kościół musimy wiedzieć, że to jest proroczy znak, że Bóg rozpoczął proces odbudowywania i końcem tego będzie powtórne przyjście Chrystusa i ustanowienie Królestwa w Izraelu, tysiącletniego, tu na ziemi. To jest bardzo ważne. I dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy narody mają szansę stanąć za Izraelem. Albo przeciwko. Dlatego Kościół, który jest zawsze kluczem dla narodu, nie politycy są kluczem, Kościół, czyli wierzący z pogan. My musimy zrobić wszystko, żeby przygotować się na ten czas, żeby przygotować nasz naród na to, żeby przygotować liderów politycznych. Wielu rzeczy nie mogę wam powiedzieć, bo mi obowiązuje tajemnica państwowa, ale wiecie, że Bóg to robi z politykami. Naprawdę w tym kraju Bóg to robi z politykami. I to jest cud. Więc Izrael jest pierwszym ludem Pana. Wszystkie obietnice i wszystkie przemierza są najpierw zawarte z domem Izraela. A potem idą do narodów. Nie może być odwrotnie. Jeżeli my mamy wejść w pełnię tego, co Bóg ma dla nas, to nie wejdziemy bez Żydów. Tak jest Boży zamiar.
Dlatego, że Bóg zaczął i dokończy, bo jest alfą i omegą, dokończy to, co zaczął z Izraelem. Bo inaczej Jego słowo by kłamałby. A Bóg jest prawdomówny, to wiemy. Więc i tak samo obietnica Mojżesza, jeszcze raz przypominam, jest uczyniona dla Izraela. Fundamentem jest to, że Izrael ma być królewskim ludem. I to, co jest w tej chwili, jest bardzo dalekie od tego, bo Izrael nie jest ludem królewskim. I w historii przyjdzie taki czas, że tak się stanie. Musimy to zrozumieć. Więc pierwsi wierzący funkcjonowali w kontekście Izraela. I potem dopiero, kiedy Bóg dał Piotrowi tą wizję tych nieczystych zwierząt, ja zawsze to interpretowałem, że mogę jeść kaszankę i wieprzowinę. Nawet jeżeli jestem Żydem, no bo Bóg zniósł to, że to może być. I dla Piotra to było bardzo trudne do przyjęcia, bo on sobie myśli, no przecież prawo mi zabrania jeść tych rzeczy, a Bóg mi... Czy to może być od Boga? Ale to się powtórzyło aż 3 razy. W Biblii, jeżeli coś się 2 razy powtarza, jest 2 świadków. To jest potwierdzenie, że to jest od Pana. Jak masz sen w nocy i masz na przykład 2 sny pod rząd w krótkim okresie czasu, które mają dokładnie to samo znaczenie, zastanów się, czy Bóg chce ci coś powiedzieć. Ale to nie jest na dzisiaj. To nie jest szkoła interpretacji snów. Jest to bardzo ważne. I wtedy Bóg zaaranżował oczywiście tą sytuację, bo przyszli posłańcy po Szymona i poszli do domu Korneliusza, który był włoskim oficerem armii, która okupowała tamtejszego Izraela. I wiecie, co się stało? Wstąpił Duch Święty w czasie kazania Piotra. I poganie zostali ochrzczeni Duchem Świętym. I w ten sposób otworzyły się drzwi, żeby przyszła Ewangelia do nas. To jest bardzo ważne, dlatego że pierwsi wierzący byli skupieni tylko na Izraelu, bo obietnica królestwa była do Izraela i Mesjasz głównie posługiwał w Izraelu. Jak ich posłał, to jest chyba Mateusz 10, mówi nie, idźcie do pogan, idźcie do tych, którzy są zgubieni z domu Izraela. Jezus tak powiedział, ale to potem się zmieniło, dlatego że w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale uczynię was świadkami, będziecie świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Więc apostołowie poszli do narodów. I pojawił się problem, co robić z tymi z nas, wierzących z pogan, kiedy oni się nawracają. I oni powiedzieli, no pisma tak mówią. I Jakub zacytował Amosa w Dziejach 15 i mówi, że to jest w porządku, tak mówiąc moimi słowami, że oni mogą wejść do tego, do społeczności izraelskiej, że oni stają się częścią ludu Bożego. Lud Boży, ten termin w Biblii oznacza Izraela. Izrael jest pierwszym ludem Bożym. I wszyscy ci, którzy się nawracali wtedy w pogan, oni byli dołączeni do ludu Izraela. W pewnym sensie stawali się Żydami. Rozumiecie? I to mówi o tym, że taki jest pierwotny Boży plan. Wszyscy, którzy się na nowo rodzimy, powinniśmy mieć świadomość, że w świetle Biblii jesteśmy dołączeni do IWN, Izraelskiej Wspólnoty Narodów. Taki jest Boży plan. Sami widzicie, jak dalekie jest to, co mamy w tej chwili od Bożego Słowa. Przeczytajmy sobie Efezjan 2 rozdział, bo to nam pomoże zrozumieć bardziej to. To jest bardzo ważne. Ja w prymitywny sposób próbuję was zarazić nową teologią. Może ona nie jest dla was nowa, ale nasze myślenie musi się zmieniać i na to potrzebujemy sporo czasu, dlatego że mamy pewne nawyki w myśleniu, jeżeli chodzi o patrzenie na Izrael, na Kościół i na narody. Więc szukamy Efezjan. I w 2 rozdział od 11. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazwani nieobrzezanymi, więc cały czas mówi o nas, przez tych, których nazywają obrzezanymi, na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele. Więc mowa tutaj o Żydach, którzy w świetle zakonu powinni być obrzezani i są. I mówi, pamiętajcie o tym, że kiedyś byliście w tym czasie bez Chrystusa,
Okej, okay, to się zgadza. My, kiedy popatrzymy na nasze życie, wiemy, że byliśmy bez Chrystusa, prawda? Czyli był taki moment, kiedy nawróciliśmy się do Chrystusa. Więc tutaj się wszystko zgadza. Ale następny zwrot jest bardzo ciekawy. Zwróćcie na niego uwagę. Dalecy od społeczności izraelskiej. Czyżby to miało znaczenie? Wielu ludzi nawraca się do Pana. Całe miliony są takich ludzi, chrześcijan, którzy są nowonarodzeni i nie są blisko Chrystusa, ale są antysemitami. Albo przynajmniej są obojętni na to nauczanie, na tą teologię, której uczy Paweł w liście do Rzymian 11. I pozostają daleko od społeczności izraelskiej. W ogóle Izrael ich nie interesuje. Nie modlą się za niego, nie studiują w tym temacie. To jest pewien dualizm. Tak być nie może. W świetle tego fragmentu jest to nienormalna sytuacja. Mówię to po to, żebyśmy zaczęli myśleć na ten temat. Ja wiem, że jest potrzebny czas, żebyśmy to zrozumieli, ale Paweł bardzo wyraźnie daje pewne wskazówki. Następnie mówi, obcy przymierzą zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. I teraz popatrzcie. Jeżeli jest pewna kolejność, przychodzimy do Chrystusa, tak jak to w dziejach było, więc poznajemy Go jako Pana i Zbawiciela, jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym i następny krok, o którym Paweł mówi tutaj, powinniśmy mieć świadomość, że jesteśmy włączeni do ludu Bożego. Równa się do Izraela. Do izraelskiej wspólnoty narodów. To jest termin techniczny. Ja go nie wymyśliłem. Jeden z mesjańskich Żydów to w swojej książce umieścił. Taki jest Boży model. Chodzi o to, żebyśmy wrócili do Bożego modelu. Potrzebujemy na to trochę czasu, potrzebujemy lat na to, żeby zmienić nasze myślenie. Więc chrześcijanin, który się nawraca z bojaźni przed Bogiem i z szacunku dla Jego słowa i dla wybrania Izraela, którego On dokonał, nie może być antysemitą ani obojętny na los Izraela dzisiaj. Nie wolno nam tego zrobić. Niech na całym świecie wojna, byle Polska wieś spokojna, a niech się tam na Bliskim Wschodzie biją. To jest 2500 kilometrów od nas. Co mnie o to obchodzi? Ja jestem w Chrystusie, jestem zbawiony, jak umrę, pójdę do nieba i wszystko jest pięknie. O-o. Bóg nie chce tego. Bóg chce poszerzyć nasze serca. Mało tego. Kiedy nie jesteś w społeczności izraelskiej, to jest równoznaczne, że jesteś obcy przymierzą. Jeżeli nie włączymy się duchowo oczywiście, bo nie będziemy się przenosić do Izraela, ale nie uszanujemy Bożego wyboru i nie staniemy za Izraelem, żeby go błogosławić i żeby modlić się za niego i mieć zrozumienie, że jesteśmy włączeni do podłączeni do Izraela, to wtedy wszystkie obietnice, które są zawarte w Biblii, nas nie dotyczą. Rozumiecie? Dlatego się mówi, że kiedy Kościół wróci do swoich żydowskich korzeni, w sposób duchowy oczywiście, bo nie będziemy wszyscy mieszkać w Jeruzalem, chociaż byłoby fajnie, niektórzy mogą, to wtedy przyjdzie potężne przebudzenie i cały Kościół będzie przemieniony. Paweł mówi tak, jakbyś przeszedł z martwych do życia. To będzie tak potężne doświadczenie. My dzisiaj tylko liżemy często przez szybę te wszystkie obietnice, które są zawarte w Biblii. I oczywiście, że Bóg nas błogosławi. Jest wiele dobrych rzeczy w Kościele. Ale jesteśmy tak, byśmy w miejscu grobu byli i powstaniemy z martwych, kiedy wrócimy jako Kościół i w pewnym sensie naród też. Dlatego, że jakaś reprezentacja z nas wróci jako Polacy. Będziemy z tego tłuszczu tego drzewa oliwnego mogli być karmieni, będziemy spożywać. Rozumiecie Boży zamiar? Bez Izraela Kościół nigdy nie wejdzie do swojej pełni. I to jest dobre dla Kościoła, żeby wrócił do tego pielęgnowanego drzewa oliwnego po prawie 2000 lat. To jest fantastyczna nowina dla Kościoła w Polsce. Dziękuję Wam, że podzielacie mój entuzjazm.
To nie było złośliwe, naprawdę. Kocham was. Tak mi się dobrze do was mówi. Jesteście naprawdę wspaniali. I Bóg to rozumie. Wiecie, ja mam wiele wyrozumiałości, bo ja byłem takim ignorantem w tej dziedzinie, że podziwiam, że Bóg ten mój twardy łeb dotknął i zacząłem mieć zrozumienie. I że miałem łaskę spotkać ludzi, którzy mi otworzyli oczy. Dlatego, że Bóg się nad nami wszystkimi chce zmiłować. I jesteśmy w drodze. I Bóg to rozumie. I On nam daje czas, żebyśmy zrozumieli Jego drogi na nowo. I to jest przywilej. Pewne rzeczy były zapieczętowane, jak mówi Daniel w swojej księdze. I to jest czas, kiedy Bóg nam daje klucze. I mamy przywilej znajdywać te klucze i otwierać i mieć nowe zrozumienie z Bożego Słowa i obietnic, które są dla Izraela i dla nas. Dlatego, że wszystkie te obietnice, które są zawarte w przymierzu, są dla Izraela i dla nas wierzących z pogan. A my mamy jeszcze szczególny przywilej, że na tej ziemi przez wiele lat mieszkało najwięcej synów i córek pierworodnego, wybranego Syna Boga Izraela. I to jest błogosławieństwo dla nas. Bóg tak zdecydował. Wiecie, to był przywilej, że oni tu byli, że oni walczyli w naszych wojnach, że oni budowali naszą ekonomię, że mieli niesamowity wpływ na kulturę. Wielu poetów to są Żydzi. Ilu z nas zna wiersze Juliana Tuwima na przykład? Się uczyłem tego w szkole. Ja nie wiedziałem, że on jest Żydem. Ja się dowiedziałem już, jak byłem starym chłopem. Dlatego, że on się czuł Polakiem. I może dobrze. To była część tego narodu. I wielu, wielu innych. Więc mamy i teologiczne, i biblijne spojrzenie Pana na tą kwestię, ale mamy też historię z Żydami. Jesteśmy podwójnie błogosławieni. Żaden naród na świecie nie miał takiego doświadczenia z Izraelem jak Polska. A ja myślałem, że my to takie żuczki, małe robaczki. Kto tam spojrzy na nas? Ślepy byłem. Ale Bóg otwiera nam oczy. I możemy być dumni, nie pyszni, ale dumni jako Polacy, że możemy współpracować z Bogiem i z Jeszuą, królem Izraela, zanim powtórnie przyjdzie. I stać się bratem dla Izraela. I być z nim wtedy, kiedy jest w więzieniu. Być z nim wtedy, kiedy jest głodny. Być z nim wtedy, kiedy chce mu się pić. Być z nim wtedy, kiedy jest samotny i opuszczony. Nikt go nie odwiedza. Tak, ja cytuję tylko pewne fragmenty z Biblii. Byłeś z tym moim najmniejszym bratem. Bądź po mojej prawicy. Mateusz 25, możesz sobie przeczytać o sądzie ostatecznym. To nie dotyczy karmienia biednych pod mostem. To jest ważne i mamy to robić i wy to robicie. Ale pierwsze znaczenie jest takie, że będziemy sądzeni jako narody. Przeczytajcie sobie dwa pierwsze wiersze. Jako narody, bo mówi, tu będą narody owce, a tu będą narody kozły. Owce to są te, które stały przy Izraelu, kiedy były czasy pogardy dla nich. Kiedy szli do pieca gazowego. I my mamy paru takich ludzi, którzy stali przy Izraelu. Pierwszą osobą, którą ja najbardziej cenię, jest Irena Sendlerowa. Ale było wielu innych anonimowych. Był ambasador w Polsce, Szewak Weiss. Był przechowywany w wąskiej klitce, gdzieś w ścianie. Chyba przez 2 lata tam siedzieli, w ciemnościach. Cała rodzina. Dzięki temu przeżył. Ten człowiek jest wielkim błogosławieństwem dla naszego narodu. Jest już starszym dziadkiem, ale do dzisiaj wykłada na uniwersytecie. Dlatego, że kocha Polskę. I kocha naszą zimę. Nie rozumiem go. Bo ja nie kocham naszej zimy. Ale mówi, to jest cudowne, ten mróz w Warszawie. W jego książce to jest. Tym mnie ujął. To dotyczy naszej tożsamości. To jest bardzo ważne. Dlatego, że drzewo oliwne jest drzewem rodzinnym. My jesteśmy podłączeni do Izraela i stanowimy jedną rodzinę. Studiujcie na ten temat. Jest bardzo wiele w tym temacie w Biblii. Więcej niż myślelibyśmy.
Szczególnie rozdział 11 listu do Rzymian. Tak jak powiedziałem wcześniej, nasza historia prorokuje. I wychodzimy jako Kościół z oparów teologii zastępczej, która powiedziała: Żydzi już nie, teraz my. To jest zupełnie przeciwne temu. Wychodzimy z antysemityzmu. On jeszcze w Polsce jest. Według danych statystycznych z zeszłego miesiąca, co 10 lat takie badania są robione, w Polsce jest w tej chwili, według statystyk, ja nie wiem, ja go widzę na co dzień, więc to nie jest nic nowego, 28% Polaków jest źle nastawionych do Izraela, są antysemitami. Ale 10 lat temu było 38%, według statystyk. Jakkolwiek statystyki są tutaj wiarygodne, nie chcę tego komentować. Ale to mówię o tym, że Polska się zmienia, że nasze modlitwy docierają do Pana, że to, co dzieje się na linii Polska-Izrael, to jest ciągle budowanie autostrady między naszymi narodami. Ale to wszystko bierze swój początek z objawienia. Niech Pan da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego. Dlatego, że kiedy głębiej poznamy Pana, to jest Efezjan 1,17 i potem dalej wersety, jeżeli głębiej poznamy Jego, zrozumiemy Jego plan. Zrozumiemy, że Bóg jest Bogiem przymierza i zawarł przymierze tylko z Izraelem. Bóg nie zawarł przymierza z chrześcijaństwem. Bóg nie zawarł przymierza z Kościołem chrześcijańskim. Bóg nie zawarł przymierza z Polską. Musimy to pamiętać. Jakkolwiek czuliśmy się Chrystusem narodów, ale czas zejść z krzyża Polsko. My mamy niezwykłą zdolność do martyrologii. To jest coś, czego musimy pokutować. Bo duch śmierci, dokładnie, bo inaczej nie wejdziemy w nasze przeznaczenie. I jakaś część Kościoła wyszła z tego i chwała Bogu. Bogu wystarczy ta resztka, żeby zacząć coś nowego. Jesteśmy w niesamowicie wspaniałym czasie dzisiaj. Lepszego okresu w historii Polski nie było. Dlatego, że mamy szansę zgodzić się z Bogiem i stać się narodem z owiec, który stanie za Izraelem. Nie dlatego, że Izrael jest lepszy, tylko dlatego, że Bóg zdecydował, że go wybiera. I tylko z Nim zawarł przymierza i obietnice. Jeżeli chcemy z nich skorzystać, to musimy dołączyć się do IWN, Izraelskiej Wspólnoty Narodów. Więc jeżeli jesteśmy antysemitami, no to absolutnie jesteśmy poza Bożym błogosławieństwem. I w historii narodów, ja o tym wczoraj mówiłem, podawałem trzy narody, Hiszpanii, Wielką Brytanię i Związek Radziecki, jakie to było konsekwencje, kiedy występowały te narody, i mówię tu o politycznym świecie, przeciwko Izraelowi. Były bardzo konkretne, surowe konsekwencje tego. My też tego doświadczyliśmy, ale to nie na dzisiaj. Więc Bóg staje za swoim słowem i my dojdziemy do tego miejsca, kiedy będziemy podłączeni z Żydami. Ja nie mówię, panowie, że będziemy musieli się obrzezać. Jeżeli ktokolwiek się boi, to było dla Żydów. Dlatego, że są takie przegięcia w chrześcijaństwie. Ja sam takich ludzi znałem. Do tego stopnia, że oni powiedzieli, ja przechodzę na judaizm. Hola, hola. To nie tak. Albo są tacy, którzy patrzą na Izrael i są filosemitami. O, Izrael, jaki on jest wspaniały. Nie jest. Ale to nic nie zmienia, jeżeli chodzi o Boże Słowo. Absolutnie nic. My dla siebie byśmy chcieli, żeby nie zmieniało, ale dla Izraela nie. Mówię my, chrześcijanie w sensie globalnym, że mamy ciągle kłopot z Izraelem, ale jesteśmy w dobrym procesie. I dojdziemy do zrozumienia Bożych dróg. Naprawdę do tego dojdziemy. Jeżeli będziemy wytrwali i nie pozwolimy, żeby poprawność polityczna i poprawność religijna wytrąciła nam Boże obietnice i to, co mówi Bóg. Oto toczy się wielka bitwa w tym kraju. Większa niż myślicie. Poprawność religijna, poprawność polityczna. Lęk przed nowym. Lęk przed ludźmi. To jest jedna ze zwierzchności, która dotyka Kościół. Strategia diabła jest taka. Zastąpić bojaźń Bożą lękiem przed ludźmi.
Nigdy na to sobie nie pozwólcie. I módlcie się za wasze przywództwo, żeby czyniło to, co chce Pan, a nie to, co my chcemy. Bo to, co my chcemy, nie robi na Bogu żadnego wrażenia. Liczy się tylko, co On chce. A my Go kochamy. I chcemy być razem z Nim w Jego sposobie, w Jego działaniu, w Jego myśleniu. Tak jak mówi Boże Słowo. Niech nam Pan tym pomoże. Panie, ja Cię błogosławię. Panie, błogosławię ten dom, który się nazywa Betel. Błogosławię wszystkich, którzy są obecni, których nie ma. I proszę Cię o ducha mądrości i objawienia. Ja wiem, że nie powiedziałem wszystkiego, ale Ty przemawiaj do serc tych ludzi, Boże mój. I dziękuję Ci, że są pionierskim kościołem, który może torować drogę dla innych, tam, gdzie jej dzisiaj nie ma. Błogosławię Was, żebyście byli radykalni dla Boga i żebyście uciekali od tego, co nie jest Boże, jak od węża. Bądźcie błogosławione, niech będzie błogosławione Wasze wyjście i przyjście. Bądźcie błogosławieni z Syjonu w imieniu Jeszua Hamaszija. Amen. Bardzo dziękuję za cierpliwość i za wolność. W tym roku, w miesiącu czerwcu i lipcu byłem w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. I zauważyłem, zresztą słyszałem także od wielu, z którymi rozmawiałem, że ta współczesna Ameryka to nie jest ta Ameryka z lat 70., 80. W tamtych latach amerykański choćby dolar coś znaczył. Dziś Ameryka to kraj kryzysu, albo na krawędzi kryzysu. Sam fakt, że kiedyś marzeniem Polaków było udać się do Ameryki, no to marzenie się skończyło. Nie ma już takiego zapotrzebowania na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Poprzednimi laty, kiedy się ubiegaliśmy o wizę, to trzeba było stać w tłumie stojącym przed ambasadą albo przed konsulatem. Dziś praktycznie ci ludzie już tam nie stoją. Dlaczego? Bo Ameryka przestała być atrakcyjna. Już nie ma takich możliwości zarobkowania. Oni sami już mają problemy ze spłatą długów i tak dalej, i tak dalej. I kiedy niektóre miasta, na przykład Detroit, ogłosiły bankructwo, nie są w stanie się utrzymać. I kiedy zastanawialiśmy się tam w gronie wierzących ludzi, braci, kaznodziejów, dlaczego tak jest? Odpowiedź, która się nasuwała non-stop, była taka. Ponieważ poprzedni przywódcy mieli zupełnie inny stosunek do Izraela niż obecne przywództwo. I Reagan, i poprzedni przywódcy stali murem twardo za Izraelem. To nie znaczy, że byli wrogo nastawieni do Arabów. Nie. Ale po prostu uważali za swój, że tak powiem, obywatelski obowiązek obronę Izraela. Natomiast Obama, jako że korzenie jego sięgają gdzie indziej, ma trochę liberalny stosunek, bardziej liberalny. Gdyby nie jego doradcy, którzy go powstrzymują, kto wie, w którą stronę to wszystko by poszło. Ale ma jeszcze doradców pamiętających tamte czasy, a więc prezydenturę Reagana i innych. W związku z tym go powstrzymują. I gdyśmy dalej rozmawiali, myśl była taka, to jest przestroga dla rządzących, aby zrozumieli, że Ameryka była taką, jaką była, dlatego że jej stosunek do Izraela był przychylny, przyjazny, pokojowy, obrończy. A skoro ten stosunek, ta jak gdyby opieka nad Izraelem się kończy, albo zaczęła się kończyć, Bóg daje do zrozumienia Amerykanom, uważajcie, bo w momencie, kiedy się odwrócicie od Izraela, ja się od was odwrócę. I czegoś do takiego wniosku dochodzą Amerykanie. Ale dla mnie to także była wielka lekcja. Zresztą, jak wczoraj słyszeliśmy, historia Polski o tym dowodzi, że dopóki staliśmy za Izraelem, byliśmy
mocarstwem w Europie Środkowej. Byliśmy błogosławieni. Polska od morza do morza. Ale w momencie, kiedy zaczęliśmy się odwracać od Izraela, traktować go jako zło konieczne, zaczął Bóg także ujmować błogosławieństwa nad narodem polskim. O czym słyszeliśmy? Nastąpiły rozbiory, jeden, drugi, trzeci, jedna wojna, druga wojna. I cóż, no weźmy sobie to do serca, przemyślmy to. Bóg się nie zmienia, Boże obietnice się nie zmieniają i Boże prawa się nie zmieniają. Boże prawa także się nie zmieniają. Cieszę się, że nie spotykam wśród was, wśród nas ludzi o postawie antysemitów. Tak jak powiedziałem to wczoraj, powiem dzisiaj, nie w każdym zborze można postawić menorę. Ja nie wiem, dlaczego myśmy jej do dzisiaj nie postawili. To jest tylko z okazji święta, jakie obchodzimy w związku z wykładami. Ale w niektórych zborach nie można postawić menory. Bo uważa się, że ta teologia zastępcza. Już nie ma Izraela, jest teraz no, Kościół. No, spowodowała spustoszenie w umysłach i uważa się, że menora to jest przeżytek epoki i że my nie mamy z tym nic wspólnego. Ja otwarcie mówię, nie jestem Żydem, ani prawdopodobnie z mojej rodziny nikt nie był Żydem, ale serce moje czuje, wyraźnie czuje, że muszę sympatyzować z tym narodem. A jeśli ktoś ma inny stosunek, to moja rada jest taka, pojedźcie do Izraela. A kiedy przyjedziecie z Izraela, zupełnie będzie wasza postawa zmieniona, jeśli oczywiście was na to stać. Pojedźcie do Izraela. Spotkajcie tam ludzi przychylnych, otwartych. Spotkajcie tę atmosferę, jaka tam ma miejsce. I wrócicie zmienieni. Tak jak już kiedyś mówiłem, będąc w Jerozolimie, przeszliśmy z jednej dzielnicy do drugiej. Byliśmy z bratem, pastorem Zdzisławem Gąsiorowskim. Chodziliśmy i tam zwiedzaliśmy starsze zabytki. I w pewnym momencie dołączyli do nas dwaj chłopcy, arabscy chłopcy, tacy może 10-15-latkowie. I podeszli, że nas będą oprowadzać, będą naszymi przewodnikami. My mówimy, dziękujemy, nie potrzebujemy. Damy sobie sami radę. Czy wiecie, jak oni zareagowali? Chwycili kamienie i nas tymi kamieniami obrzucili. Atmosfera, jaka tam panowała, w tej dzielnicy, była tak zagęszczona, była tak ciemna, była tak ciężka, że ja, choć było jeszcze wiele innych obiektów do zwiedzania, powiedziałem do brata Zdzisława, chodźmy stąd, bo ja tej presji, niewidzialnej presji dłużej nie wytrzymam. I przeszliśmy tylko na drugą stronę przez ulicę do innej dzielnicy, jakbyśmy się znaleźli w nowej rzeczywistości. Dzieci grzeczne, uśmiechnięte, biegały wokół nas, myśmy szli. No zupełnie inny świat, jakby zupełnie inny świat. Taka jest duchowa rzeczywistość. I każdy, kto był choć raz w Izraelu, z kimkolwiek rozmawiałem, mówi, wiesz bracie, mam to pragnienie, aby pojechać jeszcze raz. A więc jeśli nie rozumiemy, dobrze by było, gdybyśmy pojechali. Wiem, że to będzie nie dla wszystkich to będzie możliwe, ale w takim razie wierzcie tym, którzy tam byli. No bo jak inaczej się będziemy mogli przekonać? Tak, wierzmy tym, którzy tam byli. Powstańmy, kochani, aby podziękować za dzisiejszą społeczność. Alleluja. Tobie, Panie, dziękujemy za to, że posłałeś swojego Syna. Posłałeś Go do swojego narodu. Ale dziękujemy Ci także i za to, że w pewnym momencie Ty nakazałeś, aby Ewangelia była głoszona wszelkiemu stworzeniu, do krańców ziemi. I że dzięki temu, że otworzyłeś szeroko swoje serce, Ewangelia dotarła i do nas. I myśmy się stali uczestnikami Twojego błogosławieństwa. Dziękujemy Ci, Panie, za czas tego seminarium, za usługę brata Edwarda.
Dziękujemy Ci za to, że pobudzał nasze umysły i nasze serca do tego, abyśmy pamiętali o Twoim narodzie, o ludzie Twoim, o Izraelu, abyśmy się o Niego modlili, abyśmy Go błogosławili. I chcemy to czynić, chcemy ich błogosławić. Panie, Ty bowiem sam powiedziałeś, że kto ich błogosławi, sam staje się uczestnikiem błogosławieństwa. My jako zbór w Ustroniu chcemy błogosławić Twojemu ludowi, błogosławić Izraelowi i modlić się o bezpieczny byt Twojego narodu tam, na skrawku tej ziemi. Panie, błogosławimy także i Arabów, narody arabskie. Uwolnij ich od tego ducha islamizmu, uwolnij ich od tego ducha nienawiści. Panie, od ducha terroryzmu, który poprzez nich terroryzuje cały świat. Bardzo Ciebie o to prosimy, abyś okazał łaskę Izraelowi, a także ościennym narodom. Panie, dziękujemy Ci za czas seminarium, za czas naszej społeczności. Panie, w imieniu Twoim błogosławię każdego uczestnika tego nabożeństwa. A niech łaska Twoja i społeczność Boga Ojca i Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego pozostanie z nami. Chcemy Ci także, Panie, wspomnieć tych, którzy dzisiaj nie mogli uczestniczyć w naszym nabożeństwie. Pozostali w domach z powodu choroby, słabości. Panie, to są nasi bracia i nasze siostry. Prosimy, abyś je błogosławił. Panie, prosimy, błogosław niemocnych pozostających w domu. Chwała Tobie. Halleluja. Amen.